Emma. Głodna, nie może się nakarmić. Odkąd nastał do doktora Szczęśliwy, wszystko jest na swoim miejscu. Doktor Shapiro był bałaganiarz, niesamowity, ale miał przynajmniej poczucie humoru. O, damy witaminkę B2, bardzo potrzebna dla dzieci. Damy jeszcze witaminkę A, witaminkę B1. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, doktorze. Jak minął dyżur? Złapaliśmy w reflektor i ściągnęli dwóch Anglików. A u świcie jednego Iwana. Dzień dobry. Zrobię panu kawy. Dziękuję, jestem po śniadaniu. Ale z kofeinką. Co prawda syntetyczną, ale bądź co, bądź... Połknąłem dzisiaj już dwie lotnicze czekoladki. Pan się zniszczy tymi aminami. A jak inaczej zmusić korę mózgową i mięśnie do funkcjonowania przez 22 godziny na dobę? Nasi lotnicy jadą już na tym od początku wojny. Może pan odpocznie, chociaż trochę. Nie dziękuję, jeżeli pan profesor nie ma nic przeciwko temu, wolałbym zaraz iść. Mam dziś do południa jeszcze różne obowiązki w mieście. No to idziemy. No, Emma, jak się mamy? Mamy się lepiej, dużo lepiej. No to pięknie. Jest jakby spokojniej. Obawiam się, że to cisza przed burzą. Jakimś lepszym. To może przeżyje. Mam się kim opiekować. A jak będzie gorzej, to załadujemy na wagony, jak Noe na arkę skarbę po parze i pojedziemy sobie w bezpieczne, spokojne miejsce. Jak będzie gorzej, obawiam się, że już jest bardzo źle. Dzisiaj o świcie przed ratuszem rozstrzelano burmistrza i kilka innych osób. Doktora Hagena? Tak, za defetyzm i uleganie wrogiej propagandzie. A poza tym, w nocy zostaliśmy okrążeni i odcięci. No to już koniec. Nie można mówić o końcu, dopóki trwa wojna. W każdym razie, o poczcie nie ma już co marzyć. Dlaczego? Poczta będzie dochodzić normalnie. Tak pan sądzi? Oczywiście, będzie zrzucana w odpowiednich miejscach i porach, a następnie doręczana. Nie spaliśmy tej zimy, więc jesteśmy w nie najlepszych humorach. Tej zimy wszyscy śpimy kiepsko. O, paskudnie wygląda. Ulmus.
Tak, ulkus. I dość duży naciek zapalny. Zrobimy jutro małą operacyjkę i za tydzień powinno być wszystko w porządku. A biedna ma gorączkę. Tak, na pewno. A na razie damy amilopirynę. No, głowa do góry, kochanie. Pan doktor da ci coś na sen. A kiedy się zbudzisz, to zobaczysz, że masz na łapie coś białego. I będziesz usiłowała to zerwać? My temu zapobiegniemy przy pomocy leukoplazmu, który, jak wiadomo, cholernie trzyma się futra. Czy to wszystko było sens? Co pan ma na myśli? No, ta wojna. I że to, że my tutaj... A co my innego możemy robić, skoro jest wojna? Pański poprzednik, dr Shapiro, bylej pamięci dr Shapiro powiedział kiedyś, że koty udali się stwórcy. I że gdyby wśród zwierząt obowiązywały ustawy norymberskie, to koty byliby Arejczykami. Doktor Shapiro? To już prehistoria. Te Arejczyki są głodne. No cóż, dostałem świadczenie tego, co jadałem przed wojną. My też. Haha, ale my żyjemy także ideami. Ojczyzny, Boga, narodu, wojny. I tym się z grubsza różnimy od zwierząt. No tak, ale my ludzie mamy wobec nich większy moralny obowiązek niż wobec bliźnich. A wie pan dlaczego? Bo odebraliśmy im wolność. Są na naszej łasce. Miewa pan czasem takie uczucia? Nie zastanawiałem się nad tym. Ale coś w tym chyba musi być. Elwira, Elwira. Ona tęskni do dziecka. Emma wróci do ciebie. Wojna się skończy. Niedługo. Zostaniesz znowu kawał ulubionej koniny, świeżej, cieplej jeszcze. Będziesz mogła nakarmić swoje dziecko. Ja już pójdę, panie doktorze, i spotkamy się u mnie. Poza! Poza, spokój! No, zaraz dostanę. Dzień dobry, panie doktorze. No, co słychać? Panie Grodec. Co słychać? No więc wczoraj słyszałem, jak Boże powiedział, że ma w dupie Führera i w ogóle ten cały zapajdany interes. Sądzę, że jeszcze dwa miesiące temu Boże nie pozwoliłby sobie na takie dowcipy. Panie Grodec. Willy, Willy, chodź. Willy, tu, chodź, chodź. Eryk, chodź, no chodź. Tu, no chodź, chodź, no chodź. O, chodź. Chodź, Eryk. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, panie Cerman! Byłby jeszcze lepszy dzień, gdyby pan miał dla mnie coś drezna. Niestety. Na pewno niestety. Nie ma? Na pewno? Na pewno będzie jutro, panie dyrektorze. Niech pan się nie martwi. Tam dreźni mają jak u pana Boga za piecu. A mój? Zwrot! Takiej ulicy w Hamburgu już nie ma. Coś dla ducha. A to? Proszę pokwitować. Z dowództwa obrony miasta. Teraz to się już nazywa dowództwo twierdzy. Ojczyzna pana wzywa? To chyba nie ojczyzna. To jakiś o wiele mniej przyjemny głos. Mało jeszcze mają trupów. Do widzenia. Do widzenia. Thank you.
Co się stało, profesorze? To było do przewidzenia. Tak, ale nie chciałem o tym myśleć. Nie byłem na to psychicznie przygotowany. To przyjść musiało. Jak pan myśli? Czy dałoby się jeszcze coś zrobić? Nie sądzę. To ja już muszę iść. Niech pan będzie jutro rano. Bardzo pana o to proszę. Bardzo. Dobrze, będę jutro o 8. Profesor Aiken, proszę o połączenie z pułkownikiem Ronke. Nie ma rozmów prywatnych. Ale... Dowództwo twierdzy, oficer dyżurny. Tu mówi dyrektor Aiken. W sprawie telefonogramu generała SS Merpacha. Proszę o połączenie z pułkownikiem SS Ronke. Proszę czekać przy aparacie. Łączę z pułkownikiem Ronke. Ronke, słucham. Mówi dyrektor ogrodu zoologicznego, profesor Aiken. Czego pan sobie życzy? Przed chwilą otrzymałem zawiadomienie, podpisane przez pana pułkownika. Tak, no i? Chodzi o zwierzęta. O rzadkie zwierzęta. Pan mówi o zwierzętach, kiedy giną ludzie? Człowieku. Ale zwierzęta? Zwierzęta są niewinne. A ludzie są winni, tak? Pan jest partyjny? Panie, jak pan się nazywa? Aiken. Tak. Oczywiście. A więc niech się pan opamięta, partaj genos Aiken. Heidla. Przepraszam. Czy pan dyrektor będzie teraz jadł zupę? Przykryjcie talerzem, zjem później. Tak jest, panie dyrektorze. Słucham. Z profesorem Szenem. Zaraz poproszę pana profesora. Przy aparacie. Willi? Tu Helmut. Helmut Aiken. Dostanę dziś przed chwilą taki list. Posłuchaj. Dowództwo obrony twierdzy. Do dyrektora i tak dalej. Ściśle tajne. Na podstawie telefonogramu generała SS Merpacha, nakazującego pilne ukończenie prac przygotowawczych do obrony twierdzy, zarządzam całkowitą likwidację podległego panu ogrodu zoologicznego. W dniu jutrzejszym, to jest dnia 15 lutego 1945 roku, o godzinie 8.15, przybędzie w tym celu na teren zoo pluton specjalny. Zgodnie z przepisami sanitarnymi, ciała zwierząt nieprzydatnych do konsumpcji mają być zakopane na terenie zoo na głębokości nie mniejszej niż 1,50 m. Jako dyrektor instytucji jest pan osobiście odpowiedzialny za wszystkie niezbędne przygotowania i ułatwienia. Heil Hitler.
Podpisano szef oddziału trzeciego, pułkownik SS Ranke. Słyszysz? Halo? Halo, słyszysz? Tak, słyszę. Radź, co robić? Nic. Pomyśl. Tyle, że wych istnień. Dorobek tylu lat. Dorobek tysiąclecia, wali się w gruzy. A ty się martwisz o parę zwierząt. Wczoraj zrównano z ziemią mój instytut. Dlaczego? Potrzebny jest teren na lądowisko dla samolotów. Ale zwierzęta. Zwierzęta może jeszcze komuś będą potrzebne. A komu, jak nas nie będzie? Może ktoś przeżyje. Może naszym dzieciom. Dla nauki. Dla nauki to będą obwozić po świecie w klatkach tych Niemców, którzy przeżyją. Natrzymaj się. Będą obwozić w klatkach dla nauki. A więc to już koniec. Któż mógł się tego spodziewać 12 lat temu? A należało. Należało. Bo sprawa była zła. Od początku. Trzeba się było nie zgadzać. Ale jak? Protestować? Walczyć? Emigrować? Przecież ja sam nic złego nie zrobiłem. Nie dzieliłem zwierząt na lepsze i gorsze. Byłem sprawiedliwy. Chciałem tylko ich dobra. Kochałem je. Zło było gdzieś daleko ode mnie. Gdzieś tam na Wilhelmstrasse czy Unter den Linden. Ale zło jest niepodzielne. Tylko ja nie chciałem go widzieć ani słyszeć. Zamykałem oczy, zatykałem uszy dla świętego spokoju. Od tego, co ma się stać, dzieli mnie jeszcze cała noc. Setki minut, tysiące sekund. A w każdej sekundzie zdarzyć się może coś, co odmieni bieg wypadków. To przecież musi nastąpić, prędzej czy później. Dlaczego więc nie za godzinę, dwie? A może już to coś się stało? Tylko wiadomość do nas jeszcze nie dotarła. To jest zbrodnia, doktorze. Przykładamy ręce do zbrodni. Trzeba pomówić z dowódcą tych żołnierzy. Prosić o odroczenie. Powiedzieć, że będziemy apelować. Panie profesorze, czy pan myśli, że jutro skończy się wojna? A poza tym to jest rozkaz.
Tam idzie sam. Ja... Ja bardzo proszę. Kartoteka. Zapomniałem kartoteki. Skończone? Tak. To krótko trwało? Tak, krótko. Jak się to odbyło? Słucham pana. Dowódca oddziału miał ze sobą szczegółowe wykazy. Skąd? Nie wiem. No więc w imieniu dyrekcji podpisałem protokół o likwidacji zwierząt. Wszystkich zwierząt. Tak. Niech pan opowiada. Od początku. Proszę. Zaczęliśmy. Likwidację zaczęto od słoni. Pierwszy padł gruma. To było bardzo przykre. Przykre? Dlaczego? No, robili to jakoś niezręcznie. Może byli pijani. Strzelał ich dwóch. Z karabinu maszynowego. Ale kule szły w mięśnie i gruma nie upadł, tylko ukląkł i zaczął strasznie ryczeć. Czegoś podobnego w życiu nie słyszałem. To chyba był jakiś znak alarmowy dla innych zwierząt, prawda? Co? Możliwe, że istnieje coś takiego. To było bardzo denerwujące. Oni strzelali, a gruma ciągle żył. Widocznie nie mają doświadczenia w uśmiercaniu zwierząt. No i? Oficer strzelił mu w oko.